Kochani, jak możemy zregenerować glebę pod roślinami wieloletnimi? To chodzi o te kwiaty, które mamy wieloletnie na działce, o krzewy, które też wiele lat rosną, ale i też niektóre warzywa, chociażby jarmuż. To są rośliny, które będą zimować w glebie, a później następnego roku dalej będą rosły. I również takimi środkami naturalnymi możemy tę glebę regenerować. Co możemy konkretnie zrobić? Możemy wysypać glebę wokół roślin kompostem. Kompost, czyli bardziej ziemia kompostowa, ona tak w dotyku różni się od tej gleby, którą znamy. Na przykład od gleby sklepowej albo od gleby źródłowej. To są takie drobinki przerobionej materii organicznej, która jest bardzo zasobna w pożyteczne mikroorganizmy i we wszelkie składniki mineralne potrzebne dla naszych roślin. Kompost powstaje na drodze powolnego rozkładu materii organicznej. To znaczy, kiedy po prostu wszystkie szczątki roślin wkładamy do naszego kompostownika czy do śmietnika kompostowego. I taki kompost, żeby mógł się utworzyć, potrzebuje 2-3 lat. Możemy robić to na gorąco, tak jak my to teraz rozpoczynamy właśnie robić. Czyli rozsypujemy kompost dosyć grubą warstwę między roślinami wieloletnimi. Możemy również zastosować mulcz. Mulcz jest to nie w pełni zrobiony kompost. Jak porównamy mulcz z kompostem, to w mulczu widać jeszcze składniki, z których dopiero gleba się będzie tworzyć. I tutaj mamy mulcz słomiany. Taki trochę jednorodny, bo powstał poprzez długoletnie, dwuletnie, trzyletnie składowanie słomy w jednym miejscu, ale widać, że słoma powoli przeistacza się już w glebę i drobinki gleby są. Ta gleba, która tutaj zaczyna się tworzyć, powstała ze słomy, ale w mulczu, to jest właśnie cecha charakterystyczna mulczu, widać te składniki wyjściowe. Z czego to zostało zrobione? Jeżeli byśmy mieli mulcz, na przykład, który powstaje z odpadków kuchennych, to będziemy mieli jeszcze drobinki tych odpadków kuchennych, będziemy mogli poznać, czy to był kawałek do tego mulczu, znaczy czy tutaj była na przykład włożona papryka czy marchewka. Będą jeszcze te składniki rozpoznawalne w jakimś stopniu, aczkolwiek przerobione. I mulcz również taką grubą warstwą rozkładamy między roślinami wieloletnimi. Możemy też po prostu podlewać glebę i tę glebę możemy podlewać różnego rodzaju herbatkami kompostowymi. Tutaj akurat jest zrobiona herbatka kompostowa z trawy, ale może być z jakichkolwiek roślin zielonych, które mamy dostępne na działce, po prostu z roślin pionierskich. Tę herbatkę kompostową robimy w ten sposób, że wkładamy do ciemnego worka pocięte drobno rośliny zielone i one leżą w tym worku 3-5 dni, aż zaczną puszczać swoje soki. Wtedy mieszamy to z wodą i podlewamy między roślinami wieloletnimi, również rozkładając tę już rozkładającą się trawę. Czyli to też jest prosty sposób. Kolejny bardzo fajny sposób to jest zrobienie własnej terraprety, czyli zrobienie własnej gleby wzbogaconej o węgiel roślinny, biowęgiel, i w tym celu robimy taką mieszankę. Do tej mieszanki używamy jako głównego składnika gleby kompostowej. Jeżeli nie macie swojej własnej gleby kompostowej, może być to jakakolwiek gleba, nawet ostatecznie może być to gleba kupna. Jeżeli nie ma innej, no to po prostu na początku trzeba się też taką glebą wspomagać. Tyle, że ta gleba jest wymieszana właśnie z biowęglem oraz z obornikiem. I taka mieszanka, znów wyłożona między roślinami wieloletnimi, spowoduje, że zaszczepimy tam pożyteczne mikroorganizmy, które są konieczne do tego, żeby mogła powstać gleba żyzna. Więc jak widzicie, kochani, są to bardzo proste sposoby. Kiedyś bardzo proste sposoby, które można wykonać samodzielnie. Kiedyś, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie znaliśmy permakultury, po prostu poszlibyśmy do sklepu i kupilibyśmy jakiś nawóz. To oczywiście byłby jakiś nawóz sztuczny, chociaż mógłby mieć napis, że jest nawozem naturalnym. Jednak został on poddany jakiemuś sztucznemu procesowi, a my takich procesów czy skutków, rezultatów takich procesów nie chcemy stosować na naszej działce. Moglibyśmy zamiast tego posiać poplon, a potem glebę z poplonem przekopać. Ale my też tego nie chcemy robić na naszej działce, bo my nie chcemy przekopywać gleby. Moglibyśmy zadać sobie na przykład taki trud, że posiać poplon, a potem go po prostu ściąć i korzenie roślin pozostawić w glebie, a te zielone części pozostawić na glebie. I z czasem oczywiście by to w jakiś sposób użyźniło glebę. Ale przez tyle lat, kiedy tutaj nasi rodzice mieli tę działkę obok, to stosowanie poplonu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Co roku zasiewany poplon i przekopywany, mieszany z glebą, nie spowodował, że gleba zmieniła się z gleby gliniastej w glebę luźną, w glebę żyzną, więc to nie jest dobry sposób. Najlepszym sposobem jest właśnie zaszczepianie pożytecznych mikroorganizmów, które właśnie wykonają tę pracę za nas. Zamiast przekopywania ziemi, dajmy odpowiednią ilość mikroorganizmów do gleby, a one dopiero stworzą żyzną, zasobną, najlepszą glebę dla naszych przyszłych roślin. I w ten sposób właśnie eliminujemy niepotrzebne czynności, które są tak uciążliwe dla wielu działkowców. To jest przekopywanie gleby. Zwłaszcza jeżeli na przykład są kobiety, które same uprawiają działki, a tutaj jest takich dużo. Nie ma im kto pomóc w tym przekopywaniu, więc same w jakiś sposób starają się to zrobić. Nie trzeba tego robić. Jeżeli teraz dodamy odpowiednią warstwę ściółki, również między rośliny wieloletnie, to eliminujemy z czasem niepotrzebną czynność, jaką jest pielenie. Więc dzięki permakulturze dbamy o glebę, ale dbamy też o siebie, o to, żeby oszczędzać swoje siły i swoje zasoby poprzez eliminowanie niepotrzebnych czynności. Czym w zasadzie jest permakultura, jak można by ją nazwać? Co to w ogóle jest za słowo? Sama ta nazwa permakultura może nie oddaje tego, w jaki sposób my działamy na rzecz gleby. Można by powiedzieć, że permakultura to jest nieustająca, ciągła kultura dbania o glebę, kultura pracy na glebie, tak, na glebie i z glebą, tak, aby uczynić z niej jak najbardziej zasobne podłoże zgodne z prawami natury. To jest bardzo ważne w permakulturze. Zgodne z prawami natury. A w naturze nikt nie przekopuje gleby, ani nikt gleby nie plewi, nikt też nie zgrabia liści spod drzew. Zwróćmy na to uwagę i naśladujmy naturę, ponieważ ona jest mądra i nigdy się nie myli. Więc wytwarzajmy swoje własne substancje, swoje własne nawozy, swoje własne naturalne sposoby odnawiania gleby, użyźniania gleby, a wtedy nie musimy stosować żadnego płodozmianu, nie musimy martwić się o sąsiedztwo roślin. Jeżeli właściwie zadbamy o glebę, to to, co nas może ograniczyć w projektowaniu sadzenia roślin na następny rok, wysiewu roślin na następny rok, to jest tylko nasza wyobraźnia.